Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 11. porządku dziennego: sprawozdanie komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych, to są druki nr 3259 i 3273. Proszę pana posła Bogdana Rzońcę o przedstawienie sprawozdania komisji. Panie marszałku, Wysoka Izbo, przedstawiam sprawozdanie Sejmowej Komisji Infrastruktury dotyczące druku sejmowego 3259. Chodzi o projekt ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych. Projekt ustawy został przyjęty w dniu dzisiejszym przez Komisję Infrastruktury po dyskusji, dużej dyskusji, i rekomenduję ten projekt do przyjęcia w dalszym ciągu. Myślę, że chyba wiem nawet, że część z państwa posłów w dalszym ciągu będzie zadawała pytania dotyczące tego projektu ustawy. To bardzo dobrze nawet, bo nic nie stoi na przeszkodzie, żeby pogłębić kwestie związane z tym projektem. Aczkolwiek na posiedzeniu komisji konstytucyjny minister, pan minister Andrzej Adamczyk, wyjaśniał wszystkie kwestie związane z tym projektem. Moim zdaniem wyjaśniał je w sposób bardzo profesjonalny wraz ze swoim zespołem. Stąd też uważam, że ta dyskusja, która była na komisji, była bardzo owocna, ale ta dyskusja, która tu będzie, też jest może potrzebna nawet. Prawdziwa cnota krytyki się nie boi i jeśli mówimy o projekcie, to powiedzmy wprost, że jest to projekt bardzo mocno oparty w prawie polskim, europejskim, projekt bardzo potrzebny, projekt, który ma swoje świetne uzasadnienie i projekt, który nie przeszkadza nikomu w poprawianiu prawa skutkującego tym, że wpływy do budżetu państwa, do poboru opłat będą po prostu coraz większe. Panie marszałku, rekomenduję przyjęcie tego projektu ustawy. Bardzo dziękuję. Sejm ustalił, że w dyskusji nad tym punktem porządku dziennego wysłucha 5-minutowych oświadczeń w imieniu klubów i kół. Otwieram dyskusję. Jako pierwszy pan poseł Grzegorz Duda, Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość. Szanowny panie marszałku, Wysoka Izbo, w imieniu Klubu Prawa i Sprawiedliwości mam zaszczyt przedstawić stanowisko w sprawie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych, druk nr 3259. Zmiana przepisów ustawy ma na celu kontynuowanie założeń przyjętych w ustawie z dnia 8 grudnia 2017 roku o zmianie ustawy o drogach publicznych, w której powierzono prawo do poboru opłaty elektronicznej oraz opłaty za przejazd autostradą Głównemu Inspektorowi Transportu Drogowego, zakładając koncentrację wszystkich kompetencji dotyczących Krajowego Systemu Poboru Opłat w ramach organu administracji rządowej. Krajowy System Poboru Opłat pełni bardzo istotną rolę w polityce transportowej państwa. Jest to bowiem nowoczesne, przejrzyste i wydajne narzędzie realizacji polityki transportowej oraz polityki przewozowej na poziomie przewoźników indywidualnych. Podstawową rolą systemu jest generowanie przychodów do Krajowego Funduszu Drogowego, z którego finansowane są inwestycje na drogach krajowych oraz zapewnia absorpcję środków z budżetu Unii Europejskiej w obecnej i w przyszłej perspektywie finansowej. Ponieważ w trakcie realizacji projektu nowego Narodowego Krajowego Systemu Poboru Opłat uznano za konieczne zapewnienie odpowiedniej wymiany niektórych danych z innymi jednostkami publicznymi, na przykład z Krajową Administracją Skarbową, zaproponowano także zmiany przepisów, które mają na celu realizację czynności związanych z systemami służącymi do poboru opłat elektronicznych przez wyznaczony podmiot. W projekcie przewidziano przepis upoważniający ministra właściwego do spraw transportu do wydania rozporządzenia, w którym wyznaczy on podmiot do świadczenia wyżej wymienionych usług, a podmiot ten będzie dysponował prawem wyłącznym do wykonywania usług wskazanych w projekcie ustawy, a uszczegółowionych wydawanym na jej podstawie rozporządzeniu. Dodawane przepisy regulują również postanowienia umowy o świadczeniu usług zawierającej pomiędzy Głównym Inspektoratem Transportu Drogowego a podmiotem wyznaczonym. Co ważne, zgodnie z wcześniejszymi założeniami ustawy z dnia 8 grudnia 2017 roku, dalsza eksploatacja systemu pozostaje zadaniem Głównego Inspektora Transportu Drogowego, w związku z czym ustawa nie powoduje żadnych dodatkowych konsekwencji dla administracji państwowej zbierających różne dane, co powoduje tak naprawdę łatwiejszą ich wymianę. W związku z powyższym Klub Prawo i Sprawiedliwość poprze zmiany
mające na celu m.in. zapewnienie rozwoju zwiększonej sprawności funkcjonowania krajowego systemu poboru opłat, optymalizacji kosztów funkcjonowania tego systemu w perspektywie długofalowej, wyższy stopień standaryzacji i rozwiązań teleinformatycznych, zapewnienie należytej ochrony danych gromadzonych w systemach systemu i uprawnienie przekazywania danych odpowiednim służbom. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Teraz głos zabierze pan poseł Stanisław Żmijan, klub Platformy Obywatelskiej. Panie marszałku, Wysoki Sejmie, w imieniu klubu parlamentarnego Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska przedkładam stanowisko do projektu ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych, projektu zawartego w druku 3259. Wysoki Sejmie, przedłożony projekt ustawy to kolejna odsłona niestety nieudolności i niekompetencji resortu infrastruktury w procesie wyboru kolejnego operatora krajowego systemu poboru opłat. Po dacie 2 listopada 2018 roku, czyli po wygaśnięciu umowy zawartej w 2010 roku z firmą Kapsch na zaprojektowanie, dostawę oraz obsługę systemu poboru opłat. Pierwsza odsłona miała miejsce, przed chwilą mówił o tym pan poseł Puda. Mianowicie w grudniu 2017 roku mocą zmiany ustawy o drogach publicznych pobór opłat został przekazany do Głównej Inspekcji Transportu Drogowego. Na nic się zdały argumenty opozycji, że pomysł ten jest obarczony zbyt dużym ryzykiem dla ciągłości funkcjonowania systemu poboru opłat. Kolejna inicjatywa nowelizacji ustawy o drogach publicznych, będąca przedmiotem dzisiejszej debaty, jest kolejną próbą wyjścia z tej niejasnej, skomplikowanej sytuacji. Propozycja ręcznego powołania operatora wyznaczonego bez trybu oferty publicznej nie może uzyskać naszego poparcia. Tego typu rozwiązania nie mają nic wspólnego z racjonalnym i transparentnym gospodarowaniem środkami publicznymi. Działania resortu infrastruktury najwyraźniej wpisują się w ogólny trend działania rządu PiS, centralizowania państwa i powołania do życia kolejnych jednostek w celu tworzenia dobrze płatnych posad. Tak jak to było przy powołaniu Krajowego Zasobu Nieruchomości, Polskiej Fundacji Narodowej. Argumenty pana ministra Adamczyka o optymalizacji kosztów w zakresie poboru opłat są tak samo wiarygodne jak przed ponad 3 laty optymalizacja kosztów na kontraktach infrastrukturalnych. Argumenty o wysokich kosztach funkcjonowania systemu viaTOLL sięgających 38% wpływów okazały się nieprawdziwe. Na koniec 2017 roku dane wpływy wynosiły 1,9 miliarda złotych, a koszty oscylowały w granicach 263 milionów, czyli 14%, a nie 38%. Chaos i zaniechanie działania resortu skutkują poważnymi uszczupleniami wpływów do Krajowego Funduszu Drogowego. Już na początku 2018 roku możliwe było objęcie systemem poboru opłat kolejnych 234 km dróg ekspresowych, a także 500 km innych dróg krajowych. Możliwe byłyby wpływy z tego tytułu na poziomie 250 milionów złotych. Dzisiaj, na początku 2019 roku, jest możliwe kolejne rozszerzenie systemu o kolejne kilometry dróg, ale resort infrastruktury pozostaje w biurokratycznej niemocy. Panie marszałku, Wysoki Sejmie, klub parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska będzie głosował przeciwko przyjęciu tej szkodliwej, psującej państwo ustawy. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Teraz głos zabierze pan poseł Kazimierz Kotowski. Na piśmie, panie marszałku. A na piśmie, tak jest. Pan poseł Mirosław Suchoń, klub Nowoczesny.
Bardzo dziękuję, panie marszałku. Chciałbym się zwrócić do pana ministra Adamczyka, ale niestety pan minister nie chce bronić tego projektu. Pan minister był obecny podczas posiedzenia infrastruktury. Próbował bronić czegoś, czego nie da się bronić i widać wyraźnie, że pana ministra nie ma teraz i chyba po prostu poddał się bez walki. Wysoka Izbo, tymczasem jest to projekt bardzo poważny. Projekt bardzo poważny, ponieważ dotyczy istotnego z punktu widzenia interesów państwa obszaru, jakim jest pobór opłat za korzystanie z dróg. Kwestie infrastrukturalne mają znaczenie zarówno z punktu widzenia gospodarczego, z punktu widzenia mobilności, z punktu widzenia obronnego. I takie projekty wymagają poważnej debaty. Szkoda, że nie ma pana ministra, bo moglibyśmy podebatować z panem ministrem, ale widać, że pan minister nie jest chętny do tej debaty. Na początek chcę powiedzieć, że projekt posiada aż 3 zasadnicze wady. Po pierwsze, utrwala nacjonalizację i państwowy monopol na zarządzanie systemem poboru opłat za korzystanie z dróg i jest kolejnym elementem centralizacji państwa. Konsekwencje są dosyć jasne. Po pierwsze, finansowanie kwestii związanych z poborem opłat. Finanse będą oczywiście konieczne wyższe, ponieważ instytucje państwowe, taka jest ich natura, że takie rzeczy wykonują drożej niż firmy prywatne wyłonione w przetargu. Po drugie, jeszcze bardziej w stosunku do stanu obecnego, nietransparentne staną się kwestie finansowania tego systemu. Tymczasem są to środki publiczne. A co mamy w projekcie? W projekcie mamy zapis, który powoduje, że ministerstwo nie będzie musiało ujawniać części kosztów związanych z funkcjonowaniem tego systemu. To w jaki sposób obywatele mają sprawdzić, czy to, co było wybrane w przetargu, jest rzeczywiście droższe, tak jak twierdzi ministerstwo, od tego, co będą realizowały jednostki państwowe. Tego nie da się sprawdzić. I dlatego sądzę, że to jest zapis, który ma ukryć tę nieudolność i taką naturę rozrzucania nawet publicznych środków. Obywatele nie będą w stanie tego zweryfikować. I po trzecie, projekt wprowadza furtkę, która pozwoli na totalną i permanentną inwigilację. I muszę powiedzieć, że ja tutaj pana ministra naprawdę nie rozumiem. Przecież kwestie infrastruktury powinny być czymś, co jest ponad podziałami politycznymi, ponad bieżącą polityką. Tymczasem pan minister przynosi Wysokiej Izbie projekt, który to projekt zawiera jasne i czytelne zapisy, które pozwolą na totalną inwigilację kolejnego obszaru funkcjonowania Polaków i naprawdę to już jest przekroczenie pewnej granicy. Komisja Infrastruktury w tej kadencji przyjmuje kolejny projekt, który dotyczy właśnie takiej totalnej inwigilacji. I te 3 zasadnicze wady, o których mówiłem, czyli utrwalanie monopolu. Po drugie, kwestia absolutnej nietransparentności, jeżeli chodzi o finansowanie systemu poboru opłat. I trzecia, związana z wprowadzeniem furtki pozwalającą na totalną i permanentną inwigilację, powoduje, że absolutnie nie możemy poprzeć tego projektu. Mało tego, w imieniu klubu Nowoczesna składam wniosek o odrzucenie tego projektu w drugim czytaniu. Szanowni Państwo, mam jednak pełną świadomość, że dyskusja może przybrać taką formułę, że Prawo i Sprawiedliwość nie usłucha tego głosu rozsądku i będzie próbowało ten projekt przepchnąć. Dlatego składam kolejne poprawki. Będziemy wnosić o, po pierwsze, transparentny rozdział środków publicznych, o to, żeby obywatele otrzymali tę informację, ile państwo wyda na system teleinformatyczny dotyczący poboru opłat, a po drugie będziemy wnosić o skreślenie punktu umożliwiającego totalną inwigilację obywateli polskich. Te poprawki składam do pana marszałka i wnoszę o ich przyjęcie. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Przechodzimy do pytań. Jeśli ktoś z Państwa chce się zapisać do głosu, to zapraszam. Zamknę listę po pierwszym pytaniu. Czas 1,5 minuty. Bardzo proszę, pan poseł Piotr Pyzik. Czy jest pan poseł? Jest, ale... Pan poseł Piotr Pyzik. Panie Marszałku, Wysoka Izbo. Czy w ramach zmian w systemie poboru opłat można w końcu wrócić do prostej analizy systemu winietowego i likwidacji bramek, zwłaszcza w kontekście planowanej dalszej rozbudowy systemu autostrad, których budowa wyposażona w bramki pociąga za sobą ogromny wzrost kosztów, m.in. z tytułu dodatkowych przepraw mostowych powstających przy każdym węźle w celu koncentracji ruchu w jednym punkcie poboru opłat. O kosztach funkcjonowania i bezproduktywnych miejsc pracy, ochrony, obsługi technicznej i kosztach serwisu nawet nie wspominając. Dziękuję uprzejmie. Dziękuję bardzo. Pan poseł Cezary Grabarczyk, PO-KO. Dziękuję, panie marszałku, Wysoka Izbo, panie ministrze. Ja podzielam te uwagi, które zostały zgłoszone w debacie przez moich poprzedników, pana posła Suchonia, pana posła Żmijana. Pan minister proponuje Wysokiej Izbie, aby podjęła uchwałę ustanawiającą prawo, które pozwoli na permanentną inwigilację tych, którzy będą poruszali się po polskich drogach publicznych. To wyraźnie wynika zarówno z tekstu ustawy, jak i z uzasadnienia, które zostało zawarte. Między innymi, zacytuję, zmiana ustawy o drogach publicznych ma na celu dodanie przepisów umożliwiających realizację czynności związanych z systemami teleinformatycznymi służącymi do poboru opłat przez wyznaczony podmiot. Przepis upoważni ministra właściwego do spraw transportu do wydania rozporządzenia, a umożliwi to współpracę z innymi państwowymi systemami teleinformatycznymi. Jedną z istotnych zmian będzie dysponowanie tymi danymi przez inne służby. Do tej pory system poboru opłat służył budowie, rozbudowie sieci. Teraz ma służyć budowie systemu inwigilacji. Panie ministrze, czy ma pan za dużo pieniędzy? Dziękuję. Głos ma pan poseł Stanisław Żmijan. Panie marszałku, Wysoki Sejmie, pytanie do pana ministra. Mimo że pan przewodniczący tutaj zapewniał, że w czasie debaty na komisji uzyskaliśmy odpowiedzi na wszystkie pytania, otóż nie, na jedno bardzo ważne, powiedziałbym kluczowe, nie uzyskałem odpowiedzi. Wobec tego ponawiam pytanie. Panie ministrze, po 2 listopada 2018 roku, kiedy to wygasła umowa z firmą Kapsch, kto zarządza, kto operuje w zakresie krajowego systemu poboru opłat w oparciu i nieformalnie, bo formalnie wiemy, że mocą zmian w ustawie o drogach publicznych te obowiązki, to zadanie ma przejąć Główna Inspekcja Transportu Drogowego. Kto formalnie, na jakiej podstawie i na jak długo ewentualnie zostało zawarte porozumienie? Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan poseł Mirosław Suchoń. Panie marszałku, panie ministrze, Wysoka Izbo, ja będę konsekwentnie pytał, panie ministrze, o te wszystkie sprawy, o które pytałem podczas posiedzenia komisji. I pan minister, z całym szacunkiem dla
tego, że pan minister był podczas obrad i udzielał tych informacji, ale jednak w taki sposób bardzo elokwentny pominął pan minister odpowiedź na te konkretne pytania. I panie ministrze, chcę zapytać, ile to wszystko będzie kosztowało polskich podatników. Pytam dlatego, że państwo przejęli, znacjonalizowali de facto ten ważny obszar funkcjonowania polskiego państwa, który to obszar był, powiedziałbym tak, dosyć sprawnie zarządzany przez firmę wyłonioną w przetargu. Teraz nacjonalizują państwo, wprowadzają i umacniają państwowy monopol. Dlatego już na podstawie doświadczeń innych państw i innych obszarów można powiedzieć, że będzie drożej. Pytanie, panie ministrze, o ile drożej, czy wy w ogóle wiecie, ile to wszystko będzie kosztowało? Po drugie, chwalili się państwo, że wzrośnie ilość polskich firm przy tej nacjonalizacji. Nie wiem, jak przy nacjonalizacji może wzrastać ilość firm, ale jeżeli tak miałoby nastąpić, to pytanie, o ile wzrosła ilość polskich firm, które obsługują dzisiaj system? I po trzecie, czy prawdą jest, że nadal system de facto obsługuje firma Kapsch, a tylko przybyło pośredników pomiędzy tym, kto płaci, a tym, kto otrzymuje środki za rzeczywistą pracę? Dziękuję bardzo. Dziękuję. Lista posłów zapisanych do głosu została wyczerpana. Bardzo proszę o zabranie głosu przez ministra infrastruktury, pana Andrzeja Adamczyka. Dziękuję bardzo, panie marszałku, panie i panowie posłowie, szanowni państwo. Przede wszystkim pragnę przeprosić za swoje spóźnienie. Niestety przed półtorej godziną nie mogłem przewidzieć, że prace Sejmu uległy przyspieszeniu bez mała 2 godziny, więc głosy, które się tutaj pojawiały, że to rejterada, że to poddanie się przed czasem, są z takim swoistym nadużyciem, ale ja rozumiem, że mieści się to wszystko w obszarze debaty sejmowej. Panie pośle, nie mam zwyczaju ani się poddawać, nigdy nie reiterowałem, a pamiętam, że kiedy pełniłem funkcję posła, łatwiej mi było dostosować się do szybkiej zmiany pracy Sejmu, przyspieszonych porządków obrad, natomiast dzisiaj, wykonując swoje obowiązki służbowe, byłem zbyt daleko od Sejmu, abym mógł zdążyć na godzinę, w którym rozpoczęły się obrady w tym punkcie, który dotyczy naszego projektu ustawy. Także, szanowni państwo, panie marszałku, panie, panowie posłowie, proszę przyjąć moje słowo, przepraszam za spóźnienie. Kontynuujemy debatę, która rozpoczęła się na posiedzeniu Sejmowej Komisji Infrastruktury nad projektem ustawy, który tutaj omawiamy. No i cóż, ja będę konsekwentnie również podtrzymywał zdanie, nie tylko swoje, ale zdanie rządu. To nie jest żaden projekt ustawy, który wprowadza permanentną inwigilację. Ja rozumiem, że to jest takie dobre hasło na użytek debaty parlamentarnej i oskarżenie rządzących, że w niczym innym nie mają swojego upodobania, jak tylko i wyłącznie w śledzeniu czy opozycji, czy wszystkich obywateli. Ja rozumiem, że państwo macie z tym problem, czy żyjecie w takim przeświadczeniu, ale tak naprawdę nie jest. To jest rzeczywistość, którą zbudowaliście sobie wokół siebie i przekładacie ją na projekty, które dotyczą merytorycznych zagadnień ważnych dla państwa. Mało tego, projekty, które przewidują w swojej zawartości rozwiązania, które były stosowane za czasów, kiedy to państwo wypełnialiście obowiązki, tak, panie ministrze, to prawda, kiedy państwo wypełnialiście swoje obowiązki związane z realizacją zadań z zakresu transportu, poboru opłat, to państwo również ustaliliście te podstawowe standardy dostępności służb do informacji, które zostały wytworzone w związku z poborem opłat. I nic innego się w tym projekcie przedłożonym Wysokiej Izbie nie zmienia. Nie ma nikt prawa mówić o tym, że to jest projekt, który zawiera elementy pozwalające inwigilować Polaków od początku do końca. Absolutnie jest to twierdzenie nieuprawnione, ale rozumiem, że
na potrzeby tej debaty sejmowej ukuliście państwo taką teorię. No ja wam nic innego nie jestem w stanie poradzić. Otóż aktualne przepisy ustawy o transporcie drogowym, to jest artykuł 55b, umożliwiają przekazywanie przez Generalnego Inspektora Transportu Drogowego danych z systemu poboru opłaty elektronicznej służbą i innym organom uprawnionym. Otóż, szanowni państwo, odczytuję zapisane notatki. Nie bez przyczyny. Nie mam zwyczaju czytać bezpośrednio wystąpień, ale ponieważ mieliście wątpliwości, panowie posłowie, na posiedzeniu Sejmowej Komisji Infrastruktury, że oto powiedziałem to, czego nie powiedziałem. Imputowaliście mi sformułowania, których nie wypowiedziałem. Dlaczego? Dlatego posiłkuję się konkretnymi zapisami, aby nie było żadnej wątpliwości. I otóż przekazywanie danych obejmuje również udostępnianie danych osobowych również w trybie teleinformatycznym. Organ, który pozyska dane osobowe w trybie teleinformatycznym, nie jest zwolniony od przestrzegania regulacji dotyczących przetwarzania danych osobowych RODO i jest obowiązany rozliczyć się z przestrzegania tych regulacji. Przekazywanie zaś danych przez Generalnego Inspektora Transportu, Głównego Inspektora Transportu Drogowego poprzedzone jest wnioskiem uprawnionych organów i służb państwowych, które prowadzą postępowanie w sprawie naruszeń przepisów i przestępstw. Zapotrzebowanie na dostęp do danych zgłaszają służby zajmujące się ochroną bezpieczeństwa, porządku publicznego i finansów publicznych. Służby te przetwarzają dane wyłącznie w zakresie prowadzonych postępowań, które przecież służą obywatelom. Czy uważacie państwo, że one są przeciw obywatelom? Czy uważacie państwo, że za czasów pierwszych rządów Platformy Obywatelskiej i pierwszego ministra odpowiedzialnego za transport i późniejszych ministrów odpowiedzialnych za transport przygotowaliście i wdrożyliście państwo przepisy umożliwiające korzystanie z tych danych? Projekt ustawy generalnie nie zmienia zasad w zakresie dostępu służb do danych gromadzonych w systemie poboru opłaty elektronicznej. Nie zmienia. I nie zakrzyczycie rzeczywistości. Nie zmienia. Nie zakrzyczycie rzeczywistości. Zatem przekazywanie danych z systemu poboru opłaty elektronicznej nie jest inwigilacją obywateli, a jedynie współpracą między organami i służbami państwowymi i wpływa na szybkość prowadzonych przez nie postępowań. W ostatnim czasie do Głównego Inspektora Transportu Drogowego wpłynęło około 900 zapytań od uprawnionych organów i służb państwowych. W tym zakresie projekt nic nie zmienia. W tym zakresie projekt nic nie zmienia. W tym zakresie projekt nic nie zmienia, panie pośle. Padły też pytania dotyczące skutków finansowych dla budżetu państwa wiążących się z przyjęciem projektu ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych. Proponowana obecnie nowelizacja ma charakter porządkujący i następczy względem tej z grudnia 2017 roku, a uchwalenie jej nie spowoduje żadnych dodatkowych obciążeń dla budżetu państwa. I to jest, myślę, absolutnie wystarczające wyjaśnienie, jeżeli padały tutaj pytania. Wszelkie potencjalne koszty, które mogą wystąpić w konsekwencji proponowanych zmian legislacyjnych, zostały już przewidziane przy okazji dokonywania zmiany ustawy w grudniu 2017 roku. W ocenie skutków regulacji, przypomnę, ustawa z grudnia 2017 roku, przewidziano w ciągu 10 lat od wejścia w życie zmian poniesienie następujących wydatków. Przypomnę państwu posłom. Koszty eksploatacji systemu około 2,4 miliarda złotych, koszty inwestycyjne budowy rozwoju systemu około 2 miliardy złotych. Średnie roczne wydatki w okresie pierwszych 10 lat będą kształtować się na poziomie między 400 i 700 milionów złotych. Jedno jest pewne. Na pewno nie jest i nie będzie drożej. I jeżeli państwo rzecz dotyczy kosztów. Natomiast odpowiadam na pytanie dotyczące, powtórzone zresztą, kto dzisiaj jest podmiotem, głównym operatorem systemu poboru opłat. GITD, Główny Inspektor Transportu Drogowego, i o tym państwo doskonale wiecie. Instytut Łączności, Państwowy Instytut Badawczy, jest głównym wykonawcą technicznym tego systemu. To, żeby tutaj sprawa była jasna, jeżeli chodzi o
od dnia 3 listopada GITD zastąpiło Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad w roli podmiotu pobierającego opłaty drogowe, główny organ administracji publicznej odpowiedzialny za system viaTOLL. Jeżeli chodzi zaś o pytanie dotyczące poboru opłat, od samochodów osobowych na autostradach, nie jest ten obszar objęty omawianym projektem ustawy, w związku z tym pozwolę sobie odstąpić od odpowiedzi na to pytanie. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu ministrowi. Bardzo proszę o zabranie głosu sprawozdawcę komisji, pana posła Bogdana Rzońcę. Panie marszałku, Wysoka Izbo, zostały złożone wnioski. Zapraszam państwa na komisję jutro o godzinie 9:30, ale będziemy dalej podtrzymywać stanowisko, że przedłożony projekt ustawy jest bardzo dobry, bardzo potrzebny i najwyraźniej trzeba go po prostu poprzeć i przeprowadzić przez Sejm. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu posłowi. W związku z tym, że w czasie drugiego czytania zgłoszono do przedłożonego projektu ustawy poprawki, proponuję, aby Sejm ponownie skierował ten projekt do Komisji Infrastruktury w celu przedstawienia sprawozdania. Jeżeli nie usłyszę sprzeciwu, będę uważał, że Sejm propozycję przyjął. Sprzeciwu nie słyszę.